Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl Izba Ambasada. Dziś naszym gościem przyjaciel naszego kanału, publicysta, autor książek, autor bloga bezkamuflażu.pl Marcin Ogdowski. Witam serdecznie. Cześć, dzień dobry, witajcie. Marcin, ostatnie dni dla Ukraińców to masa dobrych informacji pod względem dostaw sprzętu pancernego. Amerykanie poinformowali wczoraj o wersji Abramsów, które dostarczą, są Leopardy. Dzisiaj premier Morawiecki mówi o polskich czołgach Twardy. Jak ty oceniasz to wsparcie zachodnich sojuszników Ukrainy i jak to może wpłynąć na ewentualne działania wojenne na froncie? Wpłynie pozytywnie, wpłynie dobrze, przy czym chciałbym tutaj zastrzec, bo trochę się ostatnio na myśli komentujących, czy osoby zainteresowane konfliktem w Ukrainie, trochę się popłynęli z tym optymizmem, zakładając, że lada moment te czołgi będą na froncie i że za jeszcze lada moment sprawią, że sytuacja diametralnie zmieni się na niekorzyść Rosjan. No to nie tak. To nie tak, bo pierwsze zachodnie czołgi dotrą do Ukrainy najwcześniej za 3 miesiące. Moment, w którym będzie ich wystarczająco dużo, by zmieniły jakoś istotnie sytuację na froncie, to jest nie szybciej niż późne lato. Efekty takie już docelowe w postaci jakiejś poważniejszej, czy bardzo poważnej porażki Rosjan, to jest końcówka tego roku. Więc no, nie płyńmy nadmiernym optymizmem, bo sprawy tak się nie mają. Przede wszystkim dlatego, że no, na razie mamy do czynienia z pierwszymi transzami dostaw tego sprzętu. Nawet jeśli mówimy o 130, 140, bo z Abramsami i Leopardami, to w tej chwili mowa jest mniej więcej o tej liczbie. No to i tak jest za mało, tych czołgów musi być 3-4 razy więcej i prawdopodobnie będą, bo to, co się dzieje, to jest początek dostaw, tylko że tak jak mówię, no na to potrzeba czasu. Jeśli idzie o Twarde, one już częściowo były Ukraińcom przekazywane. Znaczy nie pojechały na wschód, ukraińscy żołnierze ćwiczyli na tych czołgach w Polsce. To, o czym mówi dzisiaj premier Morawiecki, to właściwie było oczywiste już jakiś czas temu. Gdy w Ramsztajn powiedzieliśmy, my w sensie Polska, że wyszkolimy, wyekwipujemy brygadę zmechanizowaną armii ukraińskiej, wtedy było już oczywiste, że w ofercie będą czołgi twarde, no bo Boże, no, my nie musimy Ukraińców szkolić na T-72, bo oni je mają i szkolą się nimi na nich od lat. Te czołgi twarde są odrobinę inne i to tutaj wymagana jest jakaś nasza pomoc w szkoleniu, więc już wtedy w Ramsztajn było jasne, że chodzi o twarde. No i tyle. No. Marcin, ale z tego, co przynajmniej wczoraj Brytyjczycy mówili i Niemcy, bo to też ważne podkreślić, końcówka marzec, kwiecień, czyli to pojawienie się tych czołgów tak naprawdę na Ukrainie, to mówimy ich już o wykorzystaniu ich w walce, czy one jeszcze na Ukrainie, tak jak ty mówisz, będą przechodzić, nie wiem, Ukraińcy jeszcze jakiś proces szkolenia na nich i dopiero, tak jak mówisz, nie wiem, okres wakacyjny, możemy pierwszych zdjęć, materiałów szukać wykorzystania ich w walce? Znaczy, najpierw takie istotne zastrzeżenie. Do tej pory mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że publiczne informowanie o tym, że jakiś sprzęt do Ukrainy idzie, zwykle działo się post factum w tym sensie, że Ukraińcy już mieli okazję zapoznawać się ze sprzętem, który później oficjalnie był deklarowany jako ten, który zostanie im przekazany. Jeśli tak samo jest w przypadku czołgów, a nie mam takich informacji, czy jest, czy nie jest, no to ukraińscy żołnierze, ukraińscy czołgiści już mieli okazję przejść jakieś wstępne fazy szkolenia. To szkolenie nie będzie się odbywać w Ukrainie, ono będzie się odbywać w Europie, najprawdopodobniej w Polsce. Mamy bazę szkoleniową, mamy poligon do szkolenia wojsk pancernych, więc prawdopodobnie to odbędzie się tutaj, w Polsce. 3 miesiące to moim zdaniem jest za mało, byśmy mówili o tym, że czołgi będą operacyjne, wejdą do walki w Ukrainie. Byłoby to po prostu marnowanie ich potencjału, bo wtedy będzie ich za mało, a i wyszkolenie ukraińskich
ukraińskich czołgistów będzie jeszcze niedostateczne. Ja mam tu na myśli kompetencji poszczególnych załóg, poszczególnych specjalistów. Bardziej chodzi mi o zgrywanie całych pododdziałów, o kwestie taktyczne. No jednak zachodnich czołgów używa się inaczej niż używa się czołgów sowieckich, posowieckich, z którymi do tej pory miała do czynienia Ukraina. Więc lato to, myślę, jest taki realny termin, kiedy zobaczymy te czołgi. Marcin, bo tak naprawdę te informacje o ilości tych czołgów to zmieniają się z dnia na dzień. Czy ty masz jakąś informację, że ta ilość, która już jest zadeklarowana z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Polski, jaką ilość Ukraińcy będą mogli, nie wiem, sformułować brygad, jak to będzie po prostu wyglądało ilościowo? I drugie od razu pytanie, jak te czołgi prezentują się na tle sprzętu rosyjskiego, z którym będą się mierzyć? To wszystko zależy od tego, o jakich Leopardach mówimy. W tych starszych wersjach, najbardziej popularnych w Europie, czyli A4, no to nie są, to nie jest jakaś super broń. To są czołgi zasadniczo lepsze od rosyjskich odpowiedników, ale nie są lepsze od najnowszych modernizacji T-72 czy wersji T-90. Znaczy, mają lepsze parametry, niektóre lepsze parametry, ale zasadniczo nie jest to sprzęt, który będzie jakoś dramatycznie nad rosyjskim górował. Nowsze wersje A5, A6, polska modernizacja 2.pl, to wszystko da Ukraińcom odpowiednio dużą przewagę techniczno-technologiczną. Ale tych czołgów nie będzie, znaczy cały ten komponent, który w tej chwili się formuje, będzie zawierał mniej więcej po połowie tych starszych i tych nowszych wersji. Tak to w tej chwili wygląda. Więc same Leopardy nie będą tutaj jakimś istotnym czynnikiem, który w mojej ocenie zmieni sytuację na froncie. To, co będzie takim game changerem, to w mojej ocenie są amerykańskie Abramsy. I na początku mówimy o 31 sztukach, pozwolą sformować batalion pancerny w Ukrainie. Ale no z amerykańskimi dostawami jest tak, że zaczyna się od niewielkich liczb, a potem to zaczyna płynąć dużo szerszym strumieniem. W ostatnich dwóch pakietach pomocy mamy na przykład Bradley'e, które w tej chwili zsumowane dają już prawie 100 sztuk. A to są tylko dwa ostatnie pakiety. Z czołgami będzie prawdopodobnie bardzo podobnie, zapewne docelowo kilkaset Abramsów trafi do Ukrainy, mam tu na myśli 400, 500, może 600 sztuk. Z Leopardami będzie gorzej, bo ich po prostu dostępnych odpowiedniej w tak dużej liczbie nie ma. Teoretycznie istnieje możliwość, by Polska przekazała wszystkie swoje Leopardy, których w różnym stanie technicznym, na różnym poziomie modernizacji mamy prawie 250 sztuk, w zamian za Abramsy, przyszłyby w to miejsce. Wiem, że Polska złożyła tak w Waszyngtonie, ale na razie nie przekłada się to na jakieś realne skutki. W każdym razie no, to byłby taki znaczący strzyk. To ja jeszcze co do Abramsów, to zapytam Cię jeszcze o jedną ciekawą rzecz, przynajmniej którą wczoraj doczytaliśmy, bo kilka mediów takich branżowych, militarnych twierdzi, że to będą Abramsy tak naprawdę z linii produkcyjnej, że to nie będą Abramsy, nie wiem, na stanie magazynowym Stanów Zjednoczonych, tylko to będą Abramsy wprost z linii produkcyjnej, tylko zaraz potem się pojawiło kilka artykułów znowu z prasy zagranicznej, głównie ze Stanów Zjednoczonych, że tak naprawdę te jedyne zakłady produkujące Abramsy, one są dzisiaj obłożone czołgami, które są produkowane właśnie dla Polski i dla Tajwanu. Więc skąd te czołgi? To jest jakaś rezerwa, czy bo Amerykanie mówią o A2, więc no, niektórzy twierdzą, tu się pojawiły też komentarze naszych lokalnych komentatorów, że mogą to być nawet te maszyny, które dla nas miały być przeznaczone na szkolenie naszych polskich załóg. Na szkolenie polskich załóg, no to zostały ich przeznaczone. Abramsy mamy w tej chwili 26 albo 28 sztuk, które po prostu są używane do szkoleń, więc one są tutaj. Niewykluczone, że posłużą także do szkolenia Ukraińców, bo że wówczas spodziewałbym się, że no, liczba tych czołgów zostanie zwiększona, żeby nie kolidowało to z programem szkoleniowym dla Wojska Polskiego. Nie wierzę w informacje o tym, że
Ukraińcy dostaną czołgi, które w tej chwili są produkowane dla nas. Po prostu nie wydaje mi się to, nie wydaje mi się to prawdopodobne. Produkowane to też trzeba tutaj zastrzec. Bramsy się produkuje trochę umownie, bo nowe czołgi w tej chwili w zasadzie nie powstają. To wszystko, co obecnie jest na liniach produkcyjnych, to są czołgi wyciągane z rezerw i bardzo gruntownie modernizowane, budowane niemalże od podstaw. W tym sensie używanie słowa produkcja jest zasadne. Tym niemniej, no to cały czas bazuje na sprzęcie wyprodukowanym jakiś czas temu. To, co trafi do Ukrainy, może nie będzie pochodzić z liniowych, jedną z tych armii Stanów Zjednoczonych, ale będzie pochodzić z rezerw. Tych rezerwy mają to do siebie, że mają różne kategorie, tak? Jest głęboka rezerwa, która sprowadza się do tego, że taki czołg wymaga bardzo długiego procesu dostosowania, ale są też rezerwy, które pozwalają na to, by czołg właściwie odkurzyć i rzucić do walki. I to raczej z takich rezerw trafią do Ukrainy maszyny, amerykańskie maszyny. Marcin, kończąc temat takiego wsparcia technicznego, pancernego czy sprzętowego, to Cię zapytam jeszcze o jedną też ciekawą rzecz, o taki schemat, który się często pojawia w związku z dostawami różnego typu uzbrojenia na Ukrainę, a mianowicie o tym, co zaraz po czołgach zaczęły ogłaszać kolejne agencje prasowe, czyli o myśliwcach. Bo podobnie jak było z sprzętem pancernym, to nagle mieliśmy doniesienia medialne, mieliśmy jakieś wypowiedzi poszczególnych ekspertów, co do na przykład hiszpańskich Abramsów, francuskiego wsparcia i nagle potem pojawiała się konferencja Stanów Zjednoczonych, przedstawicieli Pentagonu, tak przekazujemy. Zaraz po tym, jak Niemcy i Amerykanie ogłosili dostawę swoich czołgów, w pierwszym swoim wystąpieniu Bundeskanclerz, czyli kanclerz Niemiec Olaf Scholz, zadeklarował, że Niemcy na pewno nie dostarczą Ukrainie myśliwców. A teraz znowu od kilku dni obserwujemy masę artykułów o F-ach, dzisiaj o francuskim wsparciu. Jak ty oceniasz, jakieś myśliwce zachodnie mogą trafić na Ukrainę? Najpierw wątek niemiecki. No pewnie nie dostarczą Niemcy myśliwców. To pomijam już fakt, że raczej by nie chcieli, ale tutaj raczej chodzi o to, że nie mają takiej opcji, nie mają takiej możliwości. Niemieckie siły powietrzne nie są w tej chwili w odpowiedniej kondycji, by dzielić się samolotami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie ma właściwej, Niemcy nie mają właściwej platformy do tego, by zaoferować jakąkolwiek pomoc lotniczą Ukrainie. Żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało sens, musi to być samolot, który istnieje w dużych ilościach. I to nam, a jednocześnie jest maszyną wielozadaniową, maszyną, która będzie w stanie realizować różne zadania, które są potrzebne na froncie, które musi realizować muszą realizować ukraińskie siły powietrzne. To nas przywodzi do wniosku, że najlepszym, czy idealnym wręcz rozwiązaniem byłyby F-16, które mogłyby do Ukrainy trafić. I teraz tak, to, że się to pojawia w medialnym dyskursie, no to oczywiście nie jest przypadek, to jest też konsekwencja, ale i też wynik jakiejś takiej dynamiki, która wiąże się z dostawami. Co rusz przekraczamy kolejne tak zwane cienkie, czerwone linie, przesuwamy tą granicę sprzętu, granicę dotyczącą tego, jaki rodzaj sprzętu wysyłamy. Tak? Najpierw był lekki, potem nieco cięższy, potem coraz więcej artylerii, teraz czołgi. Siłą rzeczy za chwilę będą samoloty. Ale to nie, moje przekonanie nie wynika tego wnioskowania, że tego jest coraz więcej, wynika też z innych informacji, takich mianowicie, że już latem zeszłego roku do Stanów Zjednoczonych poleciała dość liczna grupa ukraińskich pilotów, dość liczna grupa personelu naziemnego, żeby szkolić się na amerykańskich maszynach. Znaczy, początkowo ubrano to w nieco inną formułę, nieco inny kształt. Ci piloci latali na samolotach radzieckich pozyskanych w tego czasu do szkoleń przez Amerykanów, ale bardzo szybko poszło to w formułę szkolenia na amerykańskim sprzęcie i wtedy właściwie już
było dla mnie oczywistym, że amerykańskie samoloty trafią do Ukrainy. Nie mówiło się o tym specjalnie wiele, czy właściwie nic się nie mówiło, poza ujawnieniem informacji, że jakaś pula pieniędzy Pentagonu została przeznaczona na te szkolenia. No ale dziś możemy mówić już o tym wprost i otwarcie. Dla mnie jest kwestią kilku tygodni, kiedy pojawią się pierwsze deklaracje dotyczące tego, że F-y trafią do Ukrainy. No, sam Lockheed Martin wczoraj powiedział, że jest gotowy uruchomić produkcję, żeby uzupełnić straty państw, które zdecydują się przenieść samoloty na Ukrainę, więc życzymy Ukraińcom, żeby ich niebo było bezpieczne, a tego rodzaju sprzęt trafił jak najszybciej. Marcin, jeszcze chcielibyśmy porozmawiać z tobą oczywiście o tym, o czym sam informujesz na bezkamuflażu.pl, na swoim blogu, na których państwa oczywiście serdecznie zapraszamy, czyli o kwestii tego, co tak naprawdę dzisiaj dzieje się na froncie, a jeżeli mówimy front, to wszystkim niewątpliwie kojarzy się jedna miejscowość, czyli Bachmut. Co się dzieje w samym Bachmucie, z którego niedawno wróciłeś? Jak Ukraińcy, jaką mają obecnie teraz pozycję? No niestety codziennie niemal dochodzą do nas informacje o drobnych, ale cały czas postępach wojsk rosyjskich. Jak to wygląda z perspektywy osoby, która niedawno tam była? Ja byłem tam nieco ponad tydzień temu i a propos tych postępów, o których wspominasz, no to rzeczywiście one następują, bo jechałem z Bachmutu we wtorek wieczorem, a już w sobotę droga prowadząca do Bachmutu z Konstantynówki, najważniejsza droga, gdzie zaopatrzenie dla oddziałów rozlokowanych wokół Bachmutu, wcześniej sporadycznie ostrzeliwana przez rosyjską artylerię, w weekend właśnie znalazła się może nie pod całkowitą kontrolą ogniową, ale no Rosjanie podeszli na tyle blisko, że są w stanie dość istotny sposób paraliżować dostawy prowadzone tą drogą. To oznacza, że no parę kilometrów patrząc tak, północnego zachodu, że udało im się gdzieś tam o te parę kilometrów do zbliżyć czy przesunąć. Jak byłem w Bachmucie, no to nie mówiło się jeszcze oficjalnie o tym, że upadł Stołedar, ale no, na pozycjach ukraińskich no, to było jasne, to było oczywiste. Jeden z żołnierzy, byliśmy na obrzeżach Bachmutu, na wylotówce na Soledar wskazał mi rosyjskie pozycje, mówiąc, 5 kilometrów dalej, 5 kilometrów stąd są Rosjanie. Więc no coś, co stało się w oficjalnym dyskursie, co zostało przyklepane w oficjalnym dyskursie, nie wiem, albo 4 dni temu, wtedy kilka dni wcześniej w Bachmucie no, było już oczywistą oczywistością. Warto wspomnieć w kontekście Bachmutu, bo w tych wszystkich omówieniach medialnych, które dotyczą miasta i sytuacji w mieście, bardzo często przejawia się wątek tego, że no, jest strasznie zniszczone, że toczą się tam boje o iście w stalingradzkim charakterze. No nieprawda, to tak nie wygląda. Miasto oczywiście jest mocno poturbowane. Mniej więcej 1/3 budynków nosi w różnej skali ślady ostrzałów. Kanonada, która tam ma miejsce, no jest nieprzerwana. Właściwie cały czas coś huki, coś strzela, coś wybucha, ale dzieje się to poza miastem. Walki toczą się pod miastem, a Rosjanie, no jakkolwiek czasem coś do miasta wpadnie i coś zniszczy, to jednak starają się Bachmut oszczędzić, ocalić, ale nie jest to jakaś, nie wiem, wyraz jakiejś szczególnej troski o cywilów, którzy tam zostali, czy wyraz szczególnej troski o mienie i infrastrukturę, która tam jest. To jest po prostu taka świadoma, racjonalna kalkulacja. Rosjanie potrzebują Bachmutu, żeby przezimować, w miarę bezpiecznie przezimować. Będąc w Bachmucie, na własne oczy przekonałem się, jak bardzo zmienił się sposób prowadzenia wojny, jak istotną rolę odgrywają małe drony, cywilne urządzenia dostosowane do walki, do przenoszenia niewielkich ładunków wybuchowych, jaką one wykonują roboty, jak one paraliżują działania jednej i drugiej strony, bo Rosjanie też nie. Tego typu. Właściwie nie ma bezpiecznej ziemianki,
I jeśli żołnierze myślą o tym, żeby móc czymś, albo muszą być wycofywani na głębokie tyły, wiąże się z osłabieniem linii obronnych, albo muszą zająć tych płytkich tyłach jakieś miasto, tak? No, wielopiętrowy blok czy kilkupiętrowy budynek jest dużo lepszym schronieniem przed tymi dronami niż właśnie ziemianka, czy niewielka, nie wiem, chata, albo jakiś inny tego typu budynek. O to chodzi z Bachmutem i z oszczędzaniem Bachmutu, który, tak jak mówię, no, zniszczony nie jest, nie leży w gruzach. Warto to powtórzyć. Marcin, a jeszcze zapytam się o wspomnianą przez ciebie ludność cywilną, bo niedawno się spotkałem z relacją, siedząc u siebie w domu na żywo, włączył się reporter jednej z francuskich telewizji i on sam wspominał, że jednak tej ludności cywilnej w Bachmucie jest nadal dość dużo. Jak to jest? Ci ludzie tam zostają, to są głównie osoby starsze, czy jednak, no tak jak mówisz, miasto nie jest na tyle zniszczone, że po prostu Ukraińcy nie chcą opuszczać swoich domów? Czy zostało jakieś, no, maksymalnie 10% ludności Bachmut liczył przed wojną 75 tysięcy mieszkańców. Sami ukraińscy żołnierze mówią, że jest tutaj między 5 a 10 tysięcy, taki rząd wielkości podają, cywilów. Duża ich część to są osoby starsze. Po prostu nie chcą poddać się ewakuacji. Ale sporo jest też takich, no, no wszelkiej maści życiowych, to brzydkie słowo, ale nie potrafię znaleźć w tej chwili lepszego, wykolejeńców, jakichś takich osób, które nie mają do kogo, za co uciec. Tak? Sporo takich żulików, którzy bezdomni. A jak z pomocą humanitarną? Nie są w stanie nigdzie uciec. Znaczy, w tej chwili, z tego co wiem, to tym ludziom nie grozi głód. Tej pomocy jest już na tyle dużo, żywnościowej jest na tyle dużo, że no, są w stanie, nawet gdyby odcięto w tej chwili dostawy, to są w stanie jeszcze przez co najmniej kilka tygodni jakoś funkcjonować. Problemem jest dostęp do czystej wody. Byłem świadkiem takich dramatycznych sytuacji, jak, nie wiem, mężczyzna zbierał wodę z kałuży, tak, do plastikowych butelek. Więc to jest jakiś kłopot. I jeszcze wracając do tych mieszkańców, no są też kolaboranci. W tym sensie, że są też osoby, które zostały, bo czekają na wyzwolenie przez armię rosyjską. Spotkałem jednego takiego mężczyznę, który opowiadał mi o tym, że no, żona już tam jakiś czas temu wyemigrowała do Rosji, dzieci też mieszkają w Rosji. No, armia rosyjska jest dla niego jedynym sposobem, żeby z nimi się połączyć, żeby do nich wyjechać, więc on po prostu czeka na armię rosyjską. Więc też tacy ludzie mieszkają w Bachmucie. Marcin, a spójrzmy jeszcze, bo wspomniałeś o tym, jak to się mówi, przezimowaniu Rosjan, ale spójrzmy tak na Bachmut z góry. Jaki on ma tak naprawdę cel? Czy on jest wyłącznie, bo cel strategiczny Bachmutu, nie wiem, on jest istotny dla Rosjan i dla Ukraińców, czy tak naprawdę dzisiaj Bachmut jest takim symbolem oporu Ukraińców, a taką dla Rosjan taką determinacją sukcesu, który niewątpliwie potrzebują, żeby propagandowo ogłosić obywatelom Federacji Rosyjskiej, że ten słynny Bachmut po prostu padł? I tak, i jest to cel propagandowy i jest to też cel taki operacyjny. W Bachmucie jest dworzec, tak, kolejowy, są miejsce niezbędne, absolutnie niezbędne dla rosyjskiej logistyki, która opiera się w istotnej mierze o tory, o kolej. Rosjanie nie są w stanie operować sprawnie. Rosyjskie jednostki nie są w stanie operować sprawnie, jeśli przychodzi im działać w promieniu większym, dłuższym niż 100 km od dużej stacji kolejowej. W Bachmucie taka infrastruktura jest, to też między innymi o to chodzi, żeby zająć miasto. Ale przede wszystkim, tak myślę, no, obie strony same się wpakowały, wzajem się wpakowały w taką pułapkę, czyniąc z Bachmutu symbol. Dla Ukraińców symbol twardego oporu w Donbasie, dla Rosjan symbol determinacji i tego, że jednak coś im wychodzi, coś się dzieje, pomyśli, że operacja specjalna idzie
idzie. Może nie zgodnie z planem, ale idzie. Ogniskowali tam swoją aktywność w takim zakresie, który w sensie strategicznym absolutnie nie odpowiada ważności Bachmutu. Bo jak Bachmut upadnie, to front się nie posypie. Tak? Za Bachmutem są dużo silniejsze, dużo mocniej rozbudowane, przez wiele lat rozbudowane. Po 2014 roku kolejne linie umocnień są znacznie większe ośrodki miejskie. Jest Słowiańsk, jest Kramatorsk, których Rosjanie przy obecnym zaangażowaniu w Ukrainie nie mają. Więc ten Bachmut to przede wszystkim jest sen. Marcin, to jeszcze tak. Amerykanie mówią wprost, gdy Bachmut padnie, to nie jest jakiekolwiek załamanie frontu, więc tak jak sam wspominasz, prawdopodobnie dla jednej i drugiej strony jest to pewnego rodzaju symbol, ale co według Marcina Ogdowskiego czeka? Wiem, że to jest gdybanie, możemy sobie pogdybać. Ten Bachmut będzie się bronił jeszcze przez jakiś okres, czy jednak obroni się i przejdą Ukraińcy do jakiejś kontrofensywy? Jakie jest twoje przewidywanie Marcina Ogdowskiego na najbliższe tygodnie? Myślę, że Bachmut padnie, że Ukraińcy nie będą w stanie go obronić z tego względu, że miasto grozi okrążenie. Grozi odcięcie oddziałów, które stacjonują pod Bachmutem, więc Ukraińcy będą stopniowo się wycofywać. Kontrofensywa, czy jakieś kontruderzenie, które by niwelowało zagrożenie okrążenia, oczywiście jest w zakresie możliwości armii ukraińskiej. Ona posiada odpowiednie siły, żeby to prowadzić. Tylko pytanie, czy warto, czy należy tak krwawić, tracić siły na obronę miasta, które pozbawione jest jakiegoś większego strategicznego znaczenia. Więc w mojej ocenie w ciągu kilku tygodni Ten Bachmut zostanie oddany Rosjanom. Chyba że w międzyczasie, bo to też trzeba spojrzeć szerzej, Rosjanie uderzą na jakimś innym kierunku, próbując przechylić szale zwycięstwa w tej wojnie. Zdaje się, że jakieś takie macanki, że jakieś takie próby szukania słabszych elementów, słabszych odcinków ukraińskich linii obronnych są ostatnio robione w Zaporożu, na południu. Niewykluczone, że tam Rosjanie przeniosą swój wysiłek, ale wydaje mi się, że ten protopropagandowe znaczenie, które nadali Bachmutowi Rosjanie, no ono musi znaleźć ujście w postaci zajęcia tego miasta. Marcin, serdecznie Ci dziękujemy. Państwa odsyłamy na bloga Marcina bezkamuflażu.pl i na media społecznościowe, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Marcin, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nieraz będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. Dziękuję Ci bardzo i miłego dnia. Dzięki, wzajemnie. Pozdrawiam.